Cześć, nazywam się Marcin. Pewnie większość z Was mnie kojarzy. Prowadzę razem z trenerem Pawłem, prowadzimy klub sportowy Kuma Judo. Jestem trenerem w tym klubie. Od lat jestem związany z judo i zapraszam Was wszystkich na taki cykl historii. Wszyscy nasi trenerzy będą przedstawieni ich historie, historie życiowe, historie judo. Zapraszamy serdecznie. Pierwsze pytanie. Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem i z judo? To moja przygoda ze sportem to już zaczęła się prawie 30 lat temu, bo miałem 8 lat, jak rodzice zapisali mnie do sekcji judo. Przed judo nie uczęszczałem na żadne inne zajęcia, oprócz oczywiście zajęć WF-u. A judo poniekąd dlatego, że jakby rodzice, szczególnie tacie, bardzo to judo jakby się podobało. No i wcześniej zapisał mojego starszego brata na judo do sekcji AZS-u AWF Warszawa. Pewnie to dlatego, że no to była jedna z niewielu sekcji w Warszawie. Nie jest tak dużo, nie było tak wtedy dużo klubów judo jak teraz. I mieliśmy najbliżej, po prostu to było przyczyną. Jak godziłeś życie prywatne z judo? No judo tak na dobrą sprawę nigdy mi nie przeszkadzało, jakby trenowanie judo, wręcz odwrotnie, zawsze pomagało mi i w nauce, i w radzeniu sobie ze stresem. Wiem z doświadczenia, że często ci najlepsi zawodnicy są najbardziej poukładani, mają najlepsze oceny w szkołach, więc judo tak na dobrą sprawę pomogło mi w bardzo wielu aspektach, odkąd byłem małym dzieckiem w wieku 8-9 lat, radzenia sobie z takich prozaicznych spraw jak jakieś szarpaniny na podwórku ze starszymi kolegami, no już do życia takiego dorosłego, gdzie tych stresów mamy dużo, a to judo zawsze gdzieś tam jest. W takim razie, czy zdarzyło Ci się kiedyś wykorzystać judo? Ja nie pamiętam. Pewnie tak, na pewno to, jak przekazujemy naszym najmłodszym, że nauka bezpiecznego upadania jest bardzo ważna. No, tak się składa, że moją drugą pasją sportową jest narciarstwo i ta nauka, to bezpieczne upadanie no, się przydaje na każdym kroku. Pewnie nieraz mi skórę uratowało przed poważniejszymi złamaniami, a jakby inne walory judo pewnie też się zdarzyło kiedyś wykorzystać, ale nie przypominam sobie. Więc no nie ma o czym opowiadać. Najtrudniejszym momentem w sporcie, w uprawianiu. Najtrudniejszym momentem. No generalnie zawody. Generalnie to jest tak, że zawsze przychodzi taki moment, że też szczególnie za dzieciaka, no tego judo ma się po dziurki w nosie, tak? No bo nie oszukujmy się, że trening sportowy to jest ciężka, mozolna praca, mnóstwo wyrzeczeń. Nigdy nie byłem wybitny, ale systematycznie trenowałem. Nie miałem czasu na to, żeby wyjść z kolegami na podwórko, a chciało się wyjść, czy pograć sobie w koszykówkę, czy pójść sobie z dziewczynami do kina. No, tak to jest norma. I był taki moment, że chciałem rzucić judo, już będąc dosyć zaawansowanym zawodnikiem, bo postanowiłem, że będę grał w kosz. Taki miałem pomysł na to, ale całe szczęście, że rodzice bardzo mocno wpłynęli na moją decyzję pozostania przy judo, gdyż no, tak nie ukrywając, nie pozwolili mi zapisać się na kosza i powiedzieli, że dopóki nie zdobędę tego stopnia mistrzowskiego, czyli czarnego pasa, to nie mam o czym w ogóle, nie mamy o czym rozmawiać. No i ten kryzys oczywiście minął. Te kino z dziewczynami też się znalazło, tak jak mówiłem wcześniej, na kino też znalazł się czas, więc na wyjście z kolegami, pogranie w kosza też było trochę czasu, a zostałem przy judo i broń Boże tego nie żałuję. Jaką cenną radę dałbyś rodzicom bądź zawodnikom, którzy dopiero zaczynają przygodę ze sportem, z judo? Jaką cenną radę? No generalnie najważniejsze to chyba nie odpuszczać, tak? Przyjdą na pewno momenty kryzysowe, ale przygoda ze sportem w ogóle, a przygoda z judo jest to przygoda na całe życie, gdzie poznajemy przyjaciół na całe życie, gdzie poznajemy, nabywamy różnych umiejętności i nie odpuszczać w momentach kryzysowych, gdzie przychodzi taki moment, że już nam się nie chce, już byśmy robili coś innego.
bo naprawdę z perspektywy czasu ja często sobie tak myślę, że żałuję, że czegoś nie zrobiłem, tak? Więc jest takie przysłowie, że ten czarny pas niczym się nie różni od białego, tylko tym, że po prostu był wytrwały. No i to jest bardzo, bardzo istotne. A jak przez judo można sobie radzić ze stresem? Jak można? Generalnie trenując judo, każdy zawodnik zna swoją wartość, wie na co go stać. Zawody, turnieje przygotowują do tego, czyli jak startuje się na zawodach, myśli się o rany, będę miał takiego zawodnika, takiego przeciwnika, ten stres jest duży, ale po jednym, dwóch, trzech, pięciu startach każdy się jakby organizm się adaptuje do tego, że już sobie z tym zaczynamy radzić. I później przychodzą egzaminy do szkoły średniej, przychodzą egzaminy na studiach i taki stres, gdzie organizm gdzieś tam wytwarza ten stres i daje nam takie sygnały, my potrafimy na nim zapanować, że to tak jakby nie jest nic złego, nic strasznego, potrafiliśmy stawić jakiemuś rywalowi czoła na macie, to poradzimy sobie z tym egzaminem na studiach. Twój sposób na stres? Mój sposób na stres? Generalnie staram się nie stresować, bo już jest w tym wieku, że to niezdrowe podobno, ale na pewno ten sport. Sport, jak wiem, że na przykład coś ciężkiego mnie czeka, jakieś stresujące sytuacje, wyjść, pobiegać. Judo też, jak każdy inny sport, uczy, jakby daje nam coś takiego, że zawsze do tego sportu wracamy. Czyli jak ja miałem, nie wiem, 10 lat trenowałem judo, 15, 20, mimo że nie jestem czynnym zawodnikiem, ale gdzieś założę te judogi, poruszam się na macie, pójdę pobiegać. I też to naszym dzieciakom przekazujemy, że oni niekoniecznie, oczywiście marzymy o tym i życzymy sobie tego, żeby każdy z nich został mistrzem, ale no niestety tak nie będzie. Ale może kiedyś ci ludzie pójdą z dziećmi na rower, nie będą siedzieli przed telewizorem, pójdą, pobiegają, pójdą, nie wiem, pojeżdżą na rowerze, czy wrócą na matę, założą judogi i będą ćwiczyć. Więc ten sport jakby bardzo dobrze na mnie wpływa i chyba najlepiej. Oczywiście są też inne sposoby, ale myślę, że to przy innej okazji, nie przy kawie. Twoje największe osiągnięcie w sporcie? No jak już wcześniej mówiłem, nie byłem wybitnym zawodnikiem, tak? Trenowałem dosyć długo, swego czasu dosyć ciężko, ale nigdy na zawodach ten stres się pojawiał, gdzieś tam na zawodach nie wychodziło do końca. No oczywiście tam jakiś byłem medalistą Pucharów Polski, na Mistrzostwach Polski zawsze przez wszystkie kategorie wiekowe zajmowałem 7 miejsce, od młodzika, kadeta, juniora do młodzieżowca zawsze 7. Prawie jak Adaś Miałczyński. Więc ja nigdy nie byłem wybitnym zawodnikiem. Trochę medali się zebrało, ale nie jest to coś, czym miałbym się teraz chwalić. Ale tak trenera? Właśnie też prowadząc klub, prowadząc treningi z dziećmi, patrzę troszeczkę na to zupełnie z innej strony. Widzę, czego mi brakowało, dlaczego nie było tego z takiego sukcesu sportowego. Oczywiście no, nie mówimy teraz od razu o medalach olimpijskich, ale na przykład o medalu na Mistrzostwach Polski. Czego mi zabrakło, czego zabrakło może trenerom, jak funkcjonował klub. No i staram się zupełnie prowadzić to inaczej, żeby kiedyś, mam nadzieję, jakiś medalista może Mistrzostw Polski i tak dalej, może medalista olimpijski, czego sobie życzę i życzę całemu polskiemu judo, nie powiedział, że o, trenowałem, ale tam w tym klubie czy u tego trenera to było no, średnio, niczego się nie nauczyłem. Dobrze, jak głowa wpływa na sukcesy sportowe? No myślę, że głowa... takie pozytywne. Myślę, że głowa jest bardzo, bardzo istotna. Są zawodnicy, którzy na treningach wygrywają z najlepszymi, a przychodzą zawody i niestety gdzieś się tam spalają. A są też tacy startowi, że na treningu takie kluchy z olejem, słabo im to wychodzi, a przychodzą zawody, potrafią się zmobilizować, potrafią się skoncentrować i poradzić sobie z tym stresem, o którym już wcześniej mówiłem. I naprawdę startują i są zawodnikami nie do poznania i nie do pokonania. Że głowa tutaj odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę. Oczywiście no, przygotowanie fizyczne, techniczne również, to nie jest tak, że sama głowa wygrywa. Ale jest to, gdzie w sporcie na najwyższym światowym poziomie decydują detale, no to ta głowa jest teraz bardzo, bardzo istotna. Dlaczego założyłeś klub sportowy?
tak jak już wcześniej wspominałem, no, moja przygoda z judo to trwa prawie 30 lat. I poszedłem na studia na Akademii Wychowania Fizycznego, tak? I mogłem zostać nauczycielem wychowania fizycznego, mogłem być trenerem, no i tak też się stało. Pracowałem w szkole mistrzostwa sportowego, a także prowadziłem treningi u chyba najsłynniejszego polskiego judoki Pawła Nastuli, gdzie nabrałem bardzo dużo doświadczenia, dużo się bardzo nauczyłem od Pawła, no bo jak uczyć się, to od najlepszych. I później przyszedł taki moment, że mówię, z czemu nie spróbować zrobić coś po swojemu, tak? Może troszkę inaczej, po swojemu. I tak poszło dalej. Kuma, zaczynając judo, trenując judo, no, może ciężko sobie to wyobrazić, ale byłem mały i gruby. Szczególnie niski i gruby, może tak. I trener, mój klubowy trener, gdzieś tam w rozmowie powiedział do mnie: Misiek. Tak zostało, tak. Misiek, byłem przez cały ten okres dziecięcy, później jeżdżąc na jakieś obozy, zgrupowania, zawodnicy z innych klubów, już nawet za seniora też do mnie Misiek, i tak już zostało. A w języku japońskim niedźwiedź to kuma, tak. No i tak wymyślając nazwę, zresztą z żoną mojego przyjaciela, wymyślając, która jest Japonką, ona tak podsunęła, może kuma, koguma to jest misiek, a kuma to jest niedźwiedź. No i koguma, judo brzmiało średnio, a kuma brzmiało nieźle, no bo wiadomo, gra słów, każdy chce coś kumać, każdy można, nie wiem, przeczytać w gazecie, usłyszeć w radio i tak dalej, jak ktoś kuma coś, więc to fajnie wyszło i uważam, że nie dość, że jesteśmy młodym, nie dość, że jesteśmy młodym klubem, ale ta nasza nazwa jest na pewno bardzo chwytliwa, fajna. Tyle. Jaki jest twój największy autorytet w sporcie? Autorytet w sporcie? No generalnie jeśli chodzi o judo, ulubiony no to, sportowiec? To no, miałem tylko jeden, w związku z tym, że i trenowałem z mistrzem olimpijskim, dwukrotnym mistrzem świata Pawłem Nastulą. Byłem w jednym klubie, później razem z Pawłem przeszliśmy do jego klubu, więc to był zawsze mój największy autorytet, jeśli chodzi o judo. Zawsze pamiętam, jak siedziałem, on wchodził, ja siedziałem na samym początku szatni, Paweł miał nas na końcu jako jeden z nielicznych szafkę i zawsze jak przechodził, podawał rękę wszystkim, no to było dla mnie mega wyróżnienie. Jak w 95, 96 czy 97 odnosił największe sukcesy, jak wszyscy przeżywaliśmy to w szatni, jak przeżywaliśmy to na naszej sali treningowej. No i to był dla mnie największy autorytet. Jak pamiętam walkę półfinałową Igrzysk Olimpijskich, jak pod kołdrą, bo to było Atlanta 96, drżałem tutaj z emocji. Więc to zdecydowanie, jeśli chodzi o judo, polskie judo, to był Paweł Nastula. A tak generalnie, no to jest kilka tych autorytetów na pewno, tak? No bo jak, nie wiem, teraz bardzo modny zresztą serial The Last Dance z Michaelem Jordanem, no też ta jego dążenie do tej perfekcji, no gdzieś to też od zawsze tam jakby interesowałem się tym i było to taką jakąś drogą dla mnie, tak? No wszyscy doskonale wiem, ile trzeba, nigdy, tak jak już podkreślę, jakby nie byłem na tym najwyższym światowym poziomie i sporo mi brakowało, ale wiem, ile na przykład Paweł musiał włożyć w to, żeby stać się tym najlepszym judoką na świecie. No to są ogromne wyrzeczenia, ogromne litry potu i każdy sportowiec, który osiąga jakiś sukces typu Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, jest dla mnie, no, jest mega autorytetem, bo wiem, ile to jego kosztowało. Ale też, żeby tak troszkę zejść na ziemię, te osoby też jakby bardzo, bardzo podziwiam osoby, które uprawiają jakiś sport bez większych sukcesów, bo gdzieś ten sukces pewnie napędza i rodzi kolejne sukcesy, a trenować przez 10-15 lat coś, co i nie osiągać sukcesów, a oddawać temu całe zdrowie, serce i tak dalej, to też jest mega, mega brawa dla tych osób.
najbliższy cel do osiągnięcia? No cel to mamy jeden sportowy, zrobić 20 pompek, a tak na poważnie to no, oczywiście no, chcemy, aby nasz klub się rozwijał, żeby był jeszcze bardziej profesjonalny, żebyśmy mieli coraz więcej dzieci, jeśli chodzi o grupy zaawansowane, grupy starsze, no i powoli zacznijmy już zdobywać medale Mistrzostw Polski, Pucharów Europy, Świata, a wiadomo, że takim dla sportowca każdego, czy trenera, czy małego dzieciaka, no to ten medal Igrzysk Olimpijskich to jest największe marzenie i wyzwanie, tak. Do tego dążymy. Gdzie się zatrzymamy, na którym etapie, zobaczymy. Zawsze wiadomo, że trzeba sobie stawiać te cele wysoko, żeby dążyć do czegoś, no bo co z tego, że ja sobie postawię, że któryś mój zawodnik zdobędzie Mistrzostwo Warszawy, bo jest tutaj akurat jestem przekonany, że tak będzie, więc musimy te cele nasze stawiać sobie jak najwyżej, tylko można, i ten medal olimpijski jest oczywiście tego typu celem. Jak sobie teraz radzisz w tym okresie kwarantanny? Generalnie no, trzeba sobie radzić, no nie ma innego wyjścia. Ale też sport, też judo nauczyło mnie, że tylko spokój nas uratuje jakby tutaj. I no, na razie nie robimy nic pochodnych ruchów, żadnych nie wykonujemy. Czekamy aż już, zamierzamy teraz już od przyszłego tygodnia wprowadzić zajęcia dla najstarszych grup, zajęcia w 6-osobowych grupach. A tak to tylko spokój, no, nic innego nam nie pozostało, tylko czekać i robić swoje. Więc w domu już posprzątałem wszystko, co mogłem posprzątać, pomalowałem wszystko, co mogłem pomalować, ułożyłem wszystko, co mogłem ułożyć, więc ten trochę tego wolnego czasu też się przydało, też i na spędzenie czasu z rodziną, z córką, więc na spokojnie. Jakieś prywatne marzenie, nie związane ze sportem, ani z klubem? Prywatne marzenie, najważniejsze jest, jak to mówi się, i w sporcie, i w życiu najważniejsze jest zdrowie. Więc oczywiście zdrowie całej mojej rodziny jest dla mnie priorytetowe, a tak to wszystko się ułoży. No powiedzmy, że to zdrowie jest. To zdrowie jest. No może takie nie najbliższe, żeby teraz to spełnić, ale może kiedyś w przyszłości. Ale nie związane ze sportem. Nie posiadam takich marzeń, bo jakby też wychodzę z założenia, że jakby to takie jest polskie przysłowie, że każdy jest kowalem własnego losu i wychodzę z założenia, że wszystko jest do zrobienia, tak? Więc wszystko jest wyuczalne, wszystko, jak ktoś naprawdę bardzo czegoś pragnie, to jest to do zrobienia, więc ja raczej sobie stawiam jakieś cele, nie marzenia. Marzenia to zawsze nam się kojarzą z czymś, co jest mało, jest praktycznie nieosiągalne. A ja wychodzę z założenia, tak jak już mówiłem, że nie ma takich rzeczy. Dzięki wielkie za te kilka minut spędzonych wspólnie. Mam nadzieję, że ta moja krótka historia spowoduje, że może ktoś, na przykład kogoś natchnie do tego, żeby dalej kontynuować przygodę z tym fantastycznym sportem. I zapraszam co weekend, oczywiście no, to jest pierwszy filmik, w kolejnych tygodniach inni nasi trenerzy opowiedzą swoje historie. Na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie zabawnie, więc zapraszam serdecznie, trzymajcie się.